Dzień dobry, z tej strony Beata Wach z Ogrodowych Skarbów. Tak jak w ostatnim odcinku zapowiadałam, że w kolejnym pokażę Wam wysiewy roślin ozdobnych, tak więc dzisiaj bierzemy się za wysiewy kwiatów. Zapraszam serdecznie. Luty to świetny moment na wysiewanie kwiatów, które są odporne na przymrozki. No i właśnie dzisiaj będę Wam pokazywała, na jakie nasiona zdecydowałam się, gdzie je kupiłam. No i oczywiście jeszcze wrócimy do moich wysiewów papryki. Pokażę Wam, jak ona wygląda na dzień dzisiejszy. Jest całkiem dobrze. Więc cóż, zaczynamy. Nasiona moich roślin ozdobnych mam ze sklepu Zakazany Ogród i chcę Wam pokazać, jakie nasiona mam właśnie w tej szkatułce pięknej, pachnącej. Więc dzisiaj, słuchajcie, będę brała takie rośliny do wysiewu, które właśnie do minus 5, minus 6 wytrzymują. Te roślinki moje, te nasionka, które trafią za chwileczkę na przygotowane wcześniej podłoże, będą, słuchajcie, i uwaga, nie na parapecie, nie gdzieś tam pod lampami, ale w tunelu foliowym. Więc są to takie roślinki, które nie będą zajmowały nam miejsca w domu. Więc powiem Wam, że to jest świetny właśnie moment na wysianie tych roślin, które są zimolubne. Tak to możemy troszeczkę nazwać, ale niezbyt duże minusy zniosą. Więc takie rośliny, które chcecie, żeby były w Waszych ogrodach. I mówię tutaj na przykład o lwich paszczach, których mam tutaj trzy odmiany. I za chwileczkę Wam pokażę wszystkie z bliska, jak wyglądają. Mam także rudbekię, którą dzisiaj wysiejemy, i chabry. Są to roślinki, które właśnie zniosą takie wyniesienie do tunelu foliowego i nie będzie im to w ogóle przeszkadzało. Natomiast my w domu będziemy mieli więcej miejsca. No oczywiście nie możemy o takich nasionkach wysianych zapomnieć, aczkolwiek na pewno będą one potrzebowały mniej naszej uwagi niż takie, które stoją w domu, gdzie jest wyższa temperatura i parowanie wody jest także szybsze. A więc pierwsze rośliny, które trafią do podłoża, to lwie paszcze. Możecie także je odszukać w internecie pod nazwą wyżlin większy. Jeszcze dzisiaj chcę wysiać rudbekię i chabry. Co jeszcze w mojej skrzyneczce mamy? Mamy goździki, ostróżki, mamy także słoneczniki, co my mamy? Cynie i aksamitki. Oczywiście wszystkie są to nasiona wyselekcjonowane, bardzo dobrej jakości. No i oczywiście ich odmiany są wyszukane, więc jeżeli szukacie takich nasion, które sprawią, że Wasz ogród będzie ukwiecony takimi kwiatami odmianowymi, pięknymi, no to zachęcam do zajrzenia do sklepu Zakazany Ogród. Tam jest dużo takich pięknych rarytasków. Natomiast ja już biorę się za te, o których Wam przed chwileczką powiedziałam. A więc cóż nam będzie potrzebne do wysiewów? Pierwszą rzeczą nasiona. Nasiona, które są dobrej jakości, które są wyselekcjonowane i najfajniej, jak są takie odmiany nietuzinkowe. Kolejna rzecz to oczywiście podłoże. U mnie jest to podłoże zwykłe do wysiewu, takie jakie było w sklepie, takie kupiłam. I już nie szukałam żadnych firmowych, ponieważ w tych firmowych już dwukrotnie trafiłam ziemiórki, więc nie będę przepłacała ziemia ziemią. Potem i tak te małe roślinki trzeba będzie przesadzić do większej, bardziej zasobnej gleby. Więc to podłoże jest tak naprawdę potrzebne nam po to, żeby nasionko wykiełkowało. Takie podłoże musi być dość mokre, może tu za dużo powiedziane, ale musi być tak wyraziście takie wilgotne.
A to dlatego, że będę dzisiaj używała sojblokeru. Sojbloker jest to takie, zobaczcie, mini urządzonko, dzięki któremu możemy robić kosteczki. Takie maleństwo robi 20 kosteczek. Dzięki takim kosteczkom zaoszczędzimy miejsca, ponieważ one bardzo malutko zajmują, więc możemy mieć na małym metrażu więcej takich kosteczek z roślinkami. No oczywiście potem po wykiełkowaniu już, jak będą wystawały te roślinki, będziemy je przesadzać, ale oczywiście to w kolejnych odcinkach oczywiście zobaczycie. Ja sobie wstanę, żeby było mi wygodniej. A więc taki sojbloker przyciskamy, dociskamy porządnie, żeby każda kosteczka była wypełniona podłożem. Jeżeli już mamy taki właśnie sojbloker, który jest fajnie nabity ziemią, to możecie tutaj zobaczyć, że ja mam po prostu opakowania po mięsie mielonym, czy też na przykład po jakichś tam pieczarkach i to będę wykorzystywała. I właśnie takie kosteczki, proszę bardzo, układać będę właśnie w takich opakowaniach. Takie podłoże musi być mokre. Jeżeli będzie zbyt mało wilgoci w takim podłożu, to niestety, ale te nasze kosteczki będą się rozsypywały. Oczywiście nie przesadzajmy, żeby tutaj też za dużo wody nie było, bo może to zaszkodzić naszym nasionkom. No i zobaczcie, tutaj mam akurat kosteczki, czyli już w tym jednym pojemniczku mam 40 miejsc na nasionka, więc dość dużo, a zobaczcie, że bardzo mało zajmuje. A więc takich pojemniczków z tymi kosteczkami mam już tutaj naszykowane, czyli mam łącznie ich 60 i będę teraz wysiewała. Pamiętajmy również o tym, aby takie nasionka, które trafią do podłoża, zaznaczyć, oznaczyć, więc ja tutaj mam takie moje znaczniki, ołówek i będę zapisywała nazwę, odmianę tych moich pięknych lwich paszczy. Nasionka są naprawdę drobniutkie, więc pojedynczo będę układała w tych moich kosteczkach i to jest chyba najbardziej takie czasochłonne, więc po jednym ziarenku i zobaczymy, jak to będzie nam tutaj wychodziło. Tak już wysiałam rudbeckie i oczywiście znacznik ja sobie tutaj kładę, a nasionka przechowuję w suchym miejscu na przyszły rok. Więc fajnie, że jest ta skrzyneczka, fajnie, że opakowania są takiego wielokrotnego użytku, można to tak nazwać, bo możemy właśnie schować sobie nasionka i w przyszłym roku powtórnie cieszyć się pięknymi roślinami. Dobra, więc pierwsza roślinka już jest wysiana. Chabry mają dość duże nasionka, więc super. Będzie tutaj łatwiej umiejscowić je w tych malutkich dołeczkach. I tak samo pojedynczo układamy chabry. Ja troszeczkę je, słuchajcie, tak paznokciem przyduszam. No oczywiście tak, żeby tutaj nie zepsuć tych kosteczek, ale też tak, żeby one tak się, wiecie, do tej ziemi fajnie przykleiły. Przeważnie jak siałam, to słuchajcie, były takie pierwsze lata mojego ogrodniczkowania, jak to ja się śmieję. I wtedy właśnie, żeby to wszystko było trochę taniej, skłaniałam się do większej ilości wysiewów. Natomiast potem miałam taki czas, gdzie już nie do końca chciało mi się, ponieważ rośliny
były już większe, mogłam je sobie podzielić, więc te rośliny, które mam w ogrodzie, absolutnie ich już nie wysiewam, no chyba, że to są jakieś, prawda, jednoroczne, ale jeżeli chodzi o byliny, które mam, to ja już sobie je dzielę, wtedy po prostu efekt rośliny, która już będzie kwitła, jest po prostu szybszy, więc sieję jednoroczne, chociaż troszeczkę też bylin w tym roku będę chciała posiać. Dobra, mamy chabry. I resztę tak samo jak te wszystkie inne nasionka chowam. One są ładnie, słuchajcie, dobrze zapakowane. Takie nasionka będę przechowywała w domu, żeby nie było wilgoci, żeby one mi się nie zepsuły. I tutaj mam haber i to jest haber Black Boy. I uwaga, tutaj sobie nożem zrobię miejsce na mój znacznik. No, chodź, chodź, dobra. A z drugiej strony będę siała kolejne roślinki. No i tutaj już wchodzę właśnie na temat lwich paszczy. Lwie paszcze są przepiękne, one mają taki swój, słuchajcie, urok. Mają też jedną fajną rzecz. Nadają się na kwiaty cięte. I jak robimy jakieś bukiety, to naprawdę one ślicznie wyglądają. Lwia paszcza ma malusieńkie, naprawdę malusieńkie nasionka i już Wam pokażę, jak takie drobnice będę tutaj wkładała w te moje kosteczki. No i właśnie, aby takie maleństwa dobrze było nam siać, więc możemy to zrobić patyczkiem. Patyczek namaczamy sobie w wodzie i potem każde maleństwo, ono nam się przyklei do takiego patyczka i będziemy tutaj wkładać po kolei takie nasionka. Są tak malutkie, że trzeba patrzeć, czy na pewno zostały tu, gdzie trzeba. Więc za każdym razem patrzymy na patyczka, czy przypadkiem nasionko nie trafi z powrotem do miseczki. To jest taka, słuchajcie, zabawa. Oczywiście potem mamy mega frajdę, jak już będą kwiaty, więc ten moment właśnie, jak te rośliny będą nam kwitły, to jest chyba najpiękniejszy moment w ogrodzie. Dlatego warto i dla oszczędności, i dla tego takiego właśnie fajnego uczucia satysfakcji posiać rośliny i cieszyć się od ziarenka do pięknych kwiatów. Takie maleństwa możemy wysiewać na kilka sposobów. Ja tutaj widzicie, że troszeczkę mam zabawy. Każde nasionko muszę wziąć na patyczek i tutaj sobie ułożyć. Natomiast możemy także takie nasionka wysiewać rzutowo, czyli po kilka, czy też w doniczce, czy w jakimś takim pojemniku, gdzie mamy podłoże. No i teraz tak, jak zrobić, żeby takie maleństwa były równomiernie posiane? Pierwszy sposób, i to jest taki sposób z takich bardzo dawnych czasów, gdzie kiedyś mieliśmy plantację tytoniu i były bardzo malutkie nasionka. No i żeby w inspektach ładnie te nasionka były posiane, to tata mieszał z suchym piaskiem i właśnie dzięki temu równomiernie mógł rozsypać taką mieszankę nasion z piaskiem. No i właśnie w ten sposób u nas były wysiewane takie maleństwa, więc możecie spróbować, jeżeli macie większą ilość. Ja tutaj, zobaczcie, po 20 sztuk mam, rudbeki mam tylko 40 sztuk, a tak będę właśnie siała po 20 sztuk, a resztę nasion zachowam sobie na przyszły sezon.
Dajcie mi znać, jak Wy siejecie, jakie macie swoje sposoby. Może też tutaj komuś takie sposoby się przydadzą. No i zaczynamy. Już ostatnią odmianę lwiej paszczy. Troszeczkę sobie sprawdzam, czy nasionko zostało, bo powiem Wam, że są tak maleńkie, że można nie zauważyć, że nasionko z powrotem tutaj wraca do tej mojej miseczki. A przecież tego nie chcemy. Fajnie, jak tak jest, słuchajcie, w każdym kwadraciku po jednym nasionku. Oczywiście, jeżeli się przydarzy, że spadnie nam dwa, no to też nic się nie dzieje, ponieważ my to, ja właśnie takie te moje klocuszki z nasionami, które będą roślinkami, będę oczywiście przesadzała do większych pojemników. Więc jeżeli będą dwie, to też się, słuchajcie, nic złego nie stanie, więc nie stresujcie się, jeżeli gdzieś tam takie drobne nasionka Wam się podwoją. Nic się nie dzieje, potem, tak jak mówię, będą miały więcej podłoża, więcej gleby, czy w doniczce, czy też w multiplacie, w zależności, gdzie będziecie takie malutkie klocuszki z nasionkami, a potem już z roślinkami przenosić. Ja, słuchajcie, mam dwa sojblokery. Jeden sojbloker dzisiaj Wam pokazywałam, on jest malutki, on robi kosteczki 2x2, natomiast mam też większy i właśnie ten większy będę nim robiła większe kostki, które będą miały miejsce na te malutkie kosteczki. Więc to też jest taka nowość u mnie w ogrodzie, jeżeli chodzi o wysiewy, właśnie używanie sojblokeru. Dotarłam z moimi wysianymi nasionkami do tunelu foliowego, w którym, jak możecie zobaczyć, jeszcze dużo w tym roku nie zrobiłam. Natomiast pokażę Wam, jak wyglądają czosnki o zimę, które posadziłam w grudniu, i cebulka o zima. Ale wracając do moich wysiewów, z nasion, które miałam, jeszcze, słuchajcie, z ubiegłych lat znalazłam lewkonię i też wysiałam sobie 20 sztuk. Pamiętajcie, żeby zbyt dużo nasion nie wysiewać. W takich opakowaniach jest około 50 sztuk, nawet jeżeli są malutkie. Właśnie 50 sztuk. I powiedzcie mi, to jest dużo, jeżeli na raz wysiejecie. Ja na przykład bardzo częstym moim błędem było to, że rzutowo wysiewałam całe opakowanie na raz. No i potem miałam problem, co z tym zrobić, po co mi to było, dlaczego tak dużo. Wiecie, one zaczynały łapać zgorzel, gdzieś tam zaczynały podgniwać, bo były za gęsto posiane. Więc nauką z lat ubiegłych, teraz właśnie biorę sobie po 20, no rudbeki mam tutaj 40, ale podejrzewam, że ona w moim ogrodzie się zmieści, więc tak wysiane nasiona odstawiam niziutko na ziemię po to, żeby te nasiona miały naturalny, powiedzmy, naturalne warunki, czyli jak jest zimno, to jest zimno, kiedy ciepło, to ciepło i one będą kiełkowały wtedy, tak, jakbyśmy je wysiewali w ogrodzie. Więc to jest, słuchajcie, taki plus tego, powiedzmy, jeszcze zimowego siania nasion, że one wschodzą wtedy, kiedy w naturalnym środowisku też by wschodziły. Więc ustawiam je sobie tutaj, gdzieś z brzegu, żeby po prostu mi nie przeszkadzały. Na pewno zauważyliście to, że w moich pojemnikach, gdzie są kosteczki z sojblokeru, nie ma dziurek odpływowych. I już Wam mówię dlaczego. Ponieważ jesteśmy w tunelu foliowym, więc tutaj opadów
nie będzie, więc ja troszeczkę będę musiała częściej zaglądać. Oczywiście takie nasionka też przykryję, żeby to odparowywanie wody jakoś tam ograniczyć, ale właśnie jeżeli wystawiacie takie nasiona gdzieś na dworze, to pamiętajcie, żeby były dziurki odpływowe. I tak jak mówię, u mnie nie ma, no bo tutaj ja tutaj żadnej innej, że tak powiem, wody nie będzie, tylko ta, którą ja spryskiwaczem będę moim nasionkom dawała. Więc ja moje nasionka tak przykryję sobie na spokojnie, nie będę tutaj się, mówię Wam, stresowała, bo ogrodnictwo ma być przyjemnością, to co się przyjmie, to się przyjmie, co nie, to nie. I po prostu bez żadnej spiny, po prostu róbmy to co lubimy, siejmy to co chcemy i już. I zobaczcie, ja sobie tak po prostu przykryję, żeby to parowanie troszeczkę tutaj tak jakby właśnie, cześć, tak jakby zahamować. No i cóż, no i nasionka już są w miejscu, póki co docelowym, niech kiełkują. Mam nadzieję, że ten dzisiejszy odcinek Wam się spodobał. Jeżeli tak, to dajcie kciuka w górę, no i oczywiście zasubskrybujcie kanał, jeżeli jeszcze tego nie robicie. A i zapraszam do komentowania, bo bardzo jestem ciekawa, co już wysialiście i w ogóle na jakie rośliny zdecydowaliście się w tym sezonie. A może jeszcze żadnych zakupów nie robiliście? Dajcie koniecznie znać. Także ja się z Wami żegnam, do zobaczenia.